Cześć. Dużo już sobie powiedzieliśmy na temat Kwansenga, ale nie porównaliśmy go z żadnym innym radiem, jeśli chodzi o jego czułość odbioru. I dzisiaj właśnie to zrobimy. Porównamy sobie Kwansenga UVK5 do Yaesu FT4X. Oba te radia są SDR-owe, oba są entry-level. Zobaczymy, jak sobie poradzi jedno i drugie radio na dystansie około 100 km, używając tej anteny kierunkowej. Mam podłączone radio, jestem ustawiony na azymut na 87 stopni. Tam jest kolega Paweł, z którym miałem łączność też w innym filmiku, gdzie porównywałem Baofenga UV5R. Możecie sobie zobaczyć ten filmik, jest wcześniejszy. Tam porównywałem go też z Yaesu FT4X, no, więc będzie to dość taka miarodajna porównanie. Tak jak mówię, tam jest jakieś 90 km, 90 parę kilometrów między nami. Także jest, całkiem spoko odległość do testowania. Ja zawołam, zobaczymy, co Paweł odpowie. Na częstotliwości Stefan Paweł 9, Adam Dorota Cezary przez Paweł, woła i słucha. Zgłasza się Stefan Kłebek 9, Maria Urszula Ksawer. No, przyjąłem. Stefan Paweł 9, Maria Urszula Ksawer, Stefan Kłebek, Stefan Paweł 9, Adam Dorota Cezary przez Paweł. Słuchaj, dla ciebie sygnał 7, modulacja 5, 5-7, 5-7. No to jest bardzo fajnie. Jakbyś się w drugą stronę pomodulował, spróbuję uchwycić S-metr na kamerze, żeby ludzie zobaczyli, jak to wygląda optycznie. SP9MUX, SP9ADC przez P. No słuchaj Adam, dla ciebie raport 5.3, mam lokalny QRM, ale to jakby nie jest zależne od ciebie. Z mojej strony 52 ADS-u, 8800, Diamond X200. Odległość między nami, no nie mam pojęcia jaka jest odległość między nami. I tak to wygląda. SP9 Adam Dorota Celina, SQ9 Maria Urszula Ksawer. No i super, to naprawdę dobrze idzie. Piątka, trójka, no to zobaczymy, jak to będzie szło w porównaniu z Kwansengiem. No wiesz co, tutaj mamy jakieś 90 km, sprawdzając po QTH lokatorach. Tam jest kosmetyka, wiadomo, tych kilka kilometrów w tom czy w tom. Jeszcze mi powiedz, z jakiej ty nadajesz anteny, bo nie wiem, czy teraz mówiłeś z jaką mocą, ale czy ty nadajesz z kierunkowej, czy ty nadajesz z tej twojej X200? To jeszcze bym chciał wiedzieć. No ja z tej strony mam pięcioelementową antenę kierunkową. No i to widzisz, wystarcza. Dobrze, że wziąłem tą kierunkową, bo podejrzewam, że z patyka byśmy nie pogadali. Patyk, patyk. Chociaż, no nie wiem. Kiedyś to musimy sprawdzić. To jeszcze wejdź i powiedz, z jakiej ty anteny nadajesz. To już będzie pełen komplet wiedzy technicznej potrzebnej do statystyki tego filmu. SP9MUX, SP9ADC przez P. Wiesz co, no Diamond X200. Ja tutaj na drugim radiu próbowałem cię słuchać na kierunku 10 elementów, ale w poziomie to cię w ogóle nie słyszę. Tam jakieś czaski słychać. To jest Diamond X200. SP9 ADC SQ9 MUX. Bardzo dziękuję za takie subtelne poprawienie. Ja nie wiem dlaczego, ale zawsze to SP mi się tam wkrada, jak do ciebie mówię. Nie wiem. Jak mogłoby wystarczyć znaków na SP dla wszystkich, to by nie trzeba było kombinować, kto jest SQ, a kto jest SP. No dobrze, słuchaj, już jestem przepięty na Kwansengu, ale wam pokażę jeden fajny bajer. Także to już wiadomo, że to jest moje radio. Jak zgubię i ktoś je znajdzie, to już nie będzie wymówki, że nie wiadomo, czyje to radio. Można sobie w tym radiu zmieniać wszystko, łącznie właśnie z wstawianiem obrazka na właśnie powitanie. Ja sobie wstawiłem moje logo, ale można właściwie dowolny znaczek, byle był tylko czytelny, też załadować. Oczywiście trzeba to zrobić też przy edycji firmware'u. Ok, częstotliwość jest taka sama jak wcześniej, pasmo 2 metrów, antena jest ta sama, wszystko jest to samo, zmieniło się tylko radio. Zobaczymy, zawołamy, moc jest maksymalna, tutaj mamy FM narrow,
No, chyba tyle z takich statystyk. Uwaga! Na częstotliwości Stefan Paweł 9, Adam Dorota Cezary. Stefan Paweł 9, Adam Dorota Cezary przez Paweł. Dla Stefan Paweł 9, Adam Dorota Cezary przez Paweł. Zgłasza się Stefan Kłębek 9, Maria Urszula Ksawę. Przyjąłem. Przyjął Stefan Paweł 9, Adam Dorota Cezary. No to dzięki za odpowiedź. To znaczy, że tak, no że twoje 50 W i X200 idzie tutaj modulacyjnie podobnie. Sygnał jest tutaj odbierany słabiej. No nie tylko, że mi nie zapala żadnej belki z S-metra, gdzie tam zapalało mi ich 7, no to ewidentnie jest po prostu to słabsze. Jest to słabsze. To nie jest tak, że to radio jest zatkane, bo na JES-u musiałoby być 9 plus 30, żeby tutaj było pokazane, że jest zatkane radio. Ale ewidentnie ten odbiornik jest cichszy. Jeszcze miałem Cię o coś zapytać. Aha, to jeszcze powiedz mi takie coś, oceniając modulację. Mówisz, że jest cichsza, rozmyta. I czy ona jest gorsza w jakości, czy po prostu jest cichsza? Bo wiesz, jaka jest różnica między cichszą modulacją związaną ze słabszym sygnałem, a tym, że po prostu ta modulacja jest jakaś puszkowata, słabsza. No, no, jakbyś ocenił to. Ja w międzyczasie zobaczę, na jaką wartość mam mic gain, bo tutaj chyba domyślnie jest na dwójkę, a mogę podnieść na czwórkę. Więc zaraz sobie na to spojrzę, co tutaj mam w radiu. No i no to teraz mikrofon do Ciebie i ja w międzyczasie przeklikam menu, jak będziesz mi odpowiadał. SQ9 MUX, SP9 ADC. To znaczy, prawdę mówiąc, tak jak przysługuje, to nawet czwórkę bym Ci mógł spokojnie dać. 100% wszystko czytelne, aczkolwiek cała modulacja to jest takim przysumem lekkim. Natomiast ona jest rozmyta, no jest minimalnie cichsza, jest mniej komfortowa w odbiorze, o tak to powiem, bo tam ta różnica między cichsza a głośniejsza jest naprawdę nieduża, ale jest taka, no mniej komfortowa w odbiorze i jakościowo też jest taka inna, słabsza jakościowo. Nie, to nagrywam, ja Ci tu wysyłam, ale nie wiem, czy to będzie, czy to się uchwyci na nagraniu, czy to będzie odczuwalne. Tak, tak mówię na ucho, jak odczuwam. SP9 ADC przez PSQ9 MUX. Dobra, to teraz dałem sobie mic gaina na jedynkę, bo wcześniej była czwórka, więc zobaczymy, jak jest skrajność w drugą stronę gorzej. Powiedz mi, czy ty w ogóle odczuwasz jakąkolwiek różnicę w tym, jak jest moja modulacja od ciebie słyszalna? Jest to dużo ciszej, czy w ogóle? SQ9 MUX, SP9 ADC? Założył mi się, bo ja tu mam co 6 sekund 7 pryknięcie QRM-a miejscowego i jeszcze raz jak z tą modulacją, jaką modulację, bo tego nie odebrałem. No dobra, nie ma sprawy. Słuchaj, zmniejszyłem mi gaina z czwórki na jedynkę. Jakbyś tylko ocenił, czy się pogorszyła jakoś, czy to jest cichsze, czy w ogóle to się da zauważyć, że jakaś zmiana nastąpiła w tym mi gainie. Do ciebie? A wiem, nie jestem pewien. Jest, no idzie to z dużym przyszumem teraz już, ale jakbyś mi nie powiedział, to nie wiem, czy bym rozluźnił, czy nie. Ciężko mi jest powiedzieć. W każdym razie to już jest taka, no, generalnie ja tam czytałem, mówię, raport piątka, ale to jest tak na granicy czwórki już. Ten przyszum jest dość wyraźnie słyszalny. Wszystko zależy, jak to interpretuje piątkę. Aczkolwiek, czy jak ty zmniejszyłeś tego mic gaina, czy jest różnica? No jeśli jest, to minimalna, przynajmniej u mnie. SP9 ADC przez PS, SQ9 MUX. Przyjął SP9 ADC. Dobra, no to dzięki za odpowiedź. Ja jeszcze muszę pomyśleć, czy coś nie będę chciał od Ciebie. Możemy zobaczyć jeszcze na paśmie 70 cm, ale wątpię, bo 70 dużo gorzej leci. Możemy się no przestawić na 433-500 i tam spróbować zawołać, no i zobaczyć w paśmie 70 cm, czy się w ogóle słyszymy dla kompletu. Co Ty na to? No to ja się udaję w takim razie na 433-500 i tam Cię będę wołał.
I z powrotem mamy Yaesu FT4X, pasmo 70 cm. Zobaczymy, jak słychać na tym radiu, potem przejdziemy znowu na Kwanshenga. Także wołam. Wywołanie ogólne na częstotliwości Stefan Paweł 9, Adam Dorota Cezary przez Paweł, Stefan Paweł 9, Adam Dorota Cezary przez Paweł, woła i słucha. Niestety nie odpowiemy na to wywołanie, ponieważ jest to zbyt ciche, zbyt słabe. Zobaczymy jeszcze raz sygnał. No niestety, jest to 0 S-ów. Modulacja jest taka trójeczka słaba, jest to w szumach, nie jesteśmy w stanie z 5 W odpowiedzieć. Paweł nadaje z mocą 35 W, dalej z Diamonda X200. Jest to za słabe w tym momencie. Zobaczymy, co będzie na Kwanshengu. Teraz spróbuję wywołać z Kwanshenga i zobaczymy, jaki to będzie przynosiło efekt. Podejrzewam, że taki sam jak Yaesu na wywołaniu, ale na odbiorze tego nikt nie wie jeszcze. Stefan Quebec 9, Maria Urszula Ksawery. Stefan Quebec 9, Maria Urszula Ksawery. Woła Stefan Paweł 9, Adam Dorota Cezary. Stefan Paweł 9, Adam Dorota Cezary. Ja tylko Adam jeszcze na chwileczkę przerwie. To jest Stefan Paweł 9, Maria Adam Ludwik. Przekręciłem tylko antenę bardziej w twoją stronę, może nie bezpośrednio, już mam 5-8, tylko tyle, nie przeszkadzam. No ja też dzięki ci za raporcik, wzrósł twój sygnał również, jest to taka naprawdę silna, silna piąteczka, słychać jak oddychasz, jest to bardzo, bardzo mocne. No, ja jeszcze raz tam zawołam Pawła, będzie chyba efekt ten sam jak na Yaesu, no za mała moc z mojej strony, no nie? Trudno to tak, no trudno. No nic, Stefan Quebec 9, Maria Urszula Ksawery, Stefan Quebec 9, Maria Urszula Ksawery, woła Stefan Paweł 9, Adam Dorota Cezary przez Paweł. Szum, szum i Marcin. Paweł, ty musisz jeszcze raz zawołać, bo jak dla mnie to nie było nic. Trochę się kręciłem, bo liczyłem na to, że będzie modulacja co najmniej taka jak na Yaesu, ale się pomyliłem, bo nie słyszałem kompletnie nic. Także jeszcze raz. No dobra, wołam. 3-4, zaczynam wołać. Nic. Czyli czułość nul. Podsumowując. Po pierwsze, późny wieczór nie jest dobrą porą do kręcenia, bo jest ciemno i słabo widać, ale zobaczyliśmy te dwa radia w akcji. Zobaczyliśmy, że po pierwsze, Yaesu odbiera lepiej od Kwanshenga. Po drugie, Yaesu odbiera na 70C, a Kwansheng nie odbiera na 70C. To są dobre warunki odbiorcze, ponieważ nic nas nie otacza. Miasto jest daleko, jesteśmy wysoko. Bardzo fajne jest połączenie, mimo że jest 90 km. I właśnie dlatego, że jest między nami 90 km, to jest dobra odległość. No to tak czy siak, nic tutaj nas nie zatykało, nie robiło problemów z odbiorem, a mimo wszystko się i tak na Kwanshengu nie usłyszeliśmy. To też pokazuje inną rzecz. Pokazuje inną rzecz, że pomimo iż zysk anteny na 70 z mojej strony i ze strony Pawła był taki dużo, dużo wyższy niż na 2 metrach, to mimo wszystko no, 70 na większej odległości gorzej sobie radzi w FM-ie niż 2 metry, niż pasmo 2 metrów. Także dla opornych, nie mających licencji polecam ją zrobić, choćby po to, żeby móc rozmawiać w paśmie 2-metrowym. No i na zakończenie co? Czy to radio jest takie tragiczne? No jest, powiedzmy, poziomu Baofenga na 70, bo na 2 metrach
bo Feng V5R na tej odległości z tymi samymi antenami nie rozmawiał. I to jest duże dla mnie zdziwienie, bo mimo wszystko 2 metry działają tutaj lepiej niż w Baofengu UV-5R, co możecie zobaczyć w innym filmie, który wam podlinkuję, wrzucę kafelkę. Ja wam dziękuję za oglądanie, no i do następnego razu.